Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji, Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Gruzji przedstawia operatywny rozkaz pod numerem N00485, wydany przez Komisarza Ludowego Spraw Wewnętrznych ZSRR. 20 sierpnia 1937 roku należy uruchomić operację na dużą skalę w celu likwidacji polskich zespołów szpiegowskich i sabotażowych oraz jednostek Polskiej Organizacji Wojskowej, Przemysłu, Komunikacji i Rolnictwa Zbiorowego. Wykonanie rozkazu musi zostać wypełnione w ciągu 3 miesięcy, do 20 listopada 1937 roku. Proces aresztowania odbywa się w 3 fazach. Pierwsza faza będzie skierowana do osób pracujących w NKWD, Armii Czerwonej, Przemyśle Wojskowym, Kolejowym, Lądowym, Morskim i Powietrznym, Sektorze Energetycznym oraz wszystkich przedsiębiorstwach przemysłowych, rafinerii ropy naftowej oraz fabryk gazowych. Druga faza to aresztowania tych, którzy pracują w sektorach rolnictwa zbiorowego lub administracji, które nie są zbyt ważne dla bezpieczeństwa kraju. Należy przeprowadzić dochodzenia wraz z aresztowaniami. Podstawowym celem badań powinno być całkowite zdemaskowanie organizatorów i liderów grupy dywersantów w celu ujawnienia sieci dywersyjnych. Komisarz Ludowy Spraw Wewnętrznych ZSRR, Komisarz Generalny Bezpieczeństwa Narodowego, Jeżow, Moskwa, 11 sierpnia 1937 rok. Film przedstawia przeplątane losy Gruzji i Polski w okresie postradzieckim. Zostanie w nim zadane pytanie, dlaczego Stalin był nieufny wobec Polaków? Krótko po rewolucji w 1917 roku podporządkowane narody w imperium liczyły na odzyskanie niepodległości. 26 maja 1918 roku ustawa o niepodległości Gruzji została przyjęta przez Radę Narodową Gruzji w pałacu byłego carskiego wicekróla Tbilisi. Zgodnie z deklaracją Gruzja została uznana za państwo w pełnym stopniu jako niezależne. 6 miesięcy później, 11 listopada 1918 roku, Polska również odzyskała niepodległość, 123 lata po rozbiorach. Józef Piłsudski jest w dużej mierze odpowiedzialny za utworzenie demokratycznej Rzeczpospolitej Polskiej. 11 listopada 1918 roku Piłsudski otrzymał władzę od tzw. rządu lublińskiego. W międzyczasie przedstawiciele tzw. Rady Tymczasowej, Daszyński i Rydz Śmigły, przekazali mu obowiązki wojskowe. Tak więc Piłsudski został szefem socjalistycznego rządu Polski, ale oficjalnie nie został mianowany ani prezydentem, ani prezesem rządu. Powiedzmy tak, że jego stanowisko, głowa państwa, które zostało stworzone dla niego, było ważniejsze niż wyżej wymienione posady. Poza tym rządził niepodległym państwem polskim pod tym tytułem aż do śmierci. Tymczasem między Gruzją a Polską powstały stosunki dyplomatyczne, polityczne i wojskowe. W październiku 1918 roku w Tbilisi otwarto ambasadę Polski z oddziałem w Batumi. Jednocześnie rozpoczęło się wydawanie tygodniowej gazety Tygodnik Polski. W 1919 roku między tymi dwoma krajami również nawiązano stosunki przemysłowe i handlowe. W 1920 roku w Warszawie została utworzona Komisja Gruzińska, która przejęła rolę zagranicznego centrum dyplomatycznego i istniała do 1922 roku, która faktycznie pełniła funkcję dyplomatycznego przedstawicielstwa za granicą. W styczniu 1920 roku Polska uznała de
facto niepodległość Gruzji i w związku z tym 24 marca 1920 roku minister spraw zagranicznych Polski Stanisław Pake wysłał następujący telegram do swojego gruzińskiego kolegi, ministra spraw zagranicznych Gruzińskiej Republiki Demokratycznej Ewgeniego Gegeczkori. Mam zaszczyt poinformować, że polski rząd jest gotowy uznać de facto niepodległość Gruzji wcześniej niż konferencja pokojowa. Polski rząd wyraża głęboką wiarę, że wspólne interesy i wzajemna sympatia pomogą wzmocnić przyjazne stosunki między Gruzją a Polską. Warto również podkreślić, że niepodległość Gruzji przetrwała jeszcze o rok ze względu na sytuację polityczną w Polsce w 1920 roku. Wkrótce po utworzeniu w 1920 roku sowieckiej władzy w Baku pod koniec kwietnia jednostki ruszyły do Gruzji pod dowództwem głowy Wojskowego Komitetu Rewolucyjnego Sergo Ordżonikidze. On także wysłał następujący telegram do Moskwy. Za kilka dni będę w Tbilisi. Wszystko będzie doskonale. 5 maja Ordżonikidze otrzymał odpowiedni telegram od przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych Rosyjskiej Federacji Socjalistycznej Republiki Radzieckiej RFSRR Włodzimierza Lenina. Komitet Centralny nakazuje wycofanie jednostek wojskowych z terytorium Gruzji i powstrzymanie się od użycia siły. 7 maja 1920 roku podpisano traktat pokojowy między Rosją a Gruzją. W tym traktacie Rosja bezwarunkowo uznała niepodległość Gruzji. Lenin nie miał innego wyjścia, jak tylko powstrzymać się od procesu okupacji Gruzji. Myślał, że socjalizm musi zostać ustanowiony w krajach europejskich poprzez Polskę. Lenin myślał, że Polska jest mostem, który Armia Czerwona musiała przekroczyć. W tym samym celu w lipcu 1920 roku oddziały Armii Czerwonej wyruszyły do Warszawy. Dowódcami jednostek wojskowych byli Michał Tuchaczewski i kawalerzysta Siemion Budionny. 12 sierpnia Armia Czerwona zaatakowała Warszawę. Nic nie mogło zmienić śmiertelnego losu polskiej stolicy. Polskie ugrupowania pod dowództwem marszałka Józefa Piłsudskiego oparły się bolszewikom na froncie. Warto zauważyć, że Józef Piłsudski potrafił stworzyć takie państwo polskie, które mogłoby się oprzeć wszelkim rodzajom agresji. W 1920 roku Polska doświadczyła silnego nacisku ze strony bolszewików. W sierpniu 1920 roku Polska i osobiście jej szef Piłsudski dostarczali pomocy rządowi kijowskiemu i jego szefowi Petlurze. Dzięki Piłsudskiemu bolszewicy zostali wygnani z Kijowa i Wilna, który jest znany również jako Wilnius. Wkrótce po tych wydarzeniach Rosjanie wysłali swoje oddziały do aneksu, nie tylko do Kijowa, ale także do Polski. A 16-18 sierpnia 1920 roku odbyła się poważna walka w okolicach Warszawy. To nie była lokalna walka. Gdy przekroczyła granicę Warszawy, kontynuując w Europie i mając celem ustanowienie rosyjskiego bolszewizmu, Armia Polska i jej słynny dowódca, Józef Piłsudski, wykazali się dużą odwagą wobec sił rosyjskich. 16 sierpnia osłona warszawska przechodziła z ręki do ręki, ale w końcu polska armia z Piłsudskim na czele spowodowała wycofanie bolszewików pod dowództwem Michała Tuchaczewskiego i kawalerzysty Siemona Budionnego z polskich terenów. Pewność Związku Radzieckiego została pokonana przez polski patriotyzm.
W sierpniu 1920 roku zakończono Bitwę Warszawską, która z powodu nieoczekiwanych rezultatów została mianowana Cudem nad Wisłą. 12 października było także podpisanie porozumienia o zawieszeniu broni. W marcu 1920 roku Związek Radziecki nie miał innego wyjścia, lecz podpisanie traktatu pokojowego w Rydze na rzecz Polski. Zgodnie z owym traktatem Rosja uznawała zupełne zwycięstwo Polski. Ta bitwa była bardzo ważna, ponieważ przekroczyła cel walki o Polskę i przetworzyła się w forpocztę zwalczania komunizmu i bolszewizmu w całej Europie. Warto zaznaczyć, że wyżej wymieniona bitwa była również bardzo ważna dla Gruzji, ponieważ w 1920 roku Armia Czerwona pokonała Białą Gwardię na terenie byłego Imperium Rosyjskiego. Bolszewicy, zainspirowani ideą stworzenia nowego imperium, potrafili przeciągnąć część żołnierzy Białej Gwardii na własną stronę. Już w 1920 roku Gruzja stanęła przed poważnym niebezpieczeństwem. Od 1 do 5 maja sowiecki Azerbejdżan sprowokował Demokratyczną Republikę Gruzińską. Mogłoby to mieć tragiczny finał dla Gruzji, ale bolszewicy nie mieli czasu na ten kraj, ponieważ wszystkie siły zbrojne były zmobilizowane do walki w Warszawie. Z tego powodu niepodległość Gruzji przetrwała trochę dłużej. Rosja nie miała innego wyboru niż podpisać traktat pokojowy z Gruzją w dniu 7 maja 1920 roku, w którym uznała całkowitą niezależność i suwerenność Republiki Demokratycznej Gruzji i zrzekła się na zawsze prawa ingerencji w sprawy wewnętrzne tego kraju. W styczniu 1921 roku niepodległość Republiki Demokratycznej Gruzji była oficjalnie uznana przez Najwyższą Radę Krajów Sprzymierzonych i polskiego rządu. W związku z tym Ostrowski, przedstawiciel Polski w Gruzji, wysłał następujący telegram do Noe Jordania, przewodniczącego rządu Gruzji. Byłem bardzo zadowolony z wiadomości o uznaniu niepodległości Gruzji. Przyjmijcie moje szczere gratulacje z tej okazji w imię narodu polskiego. Wkrótce po fakcie podpisania traktatu o niestosowaniu agresji 11 lutego 1920 roku niepodległość Gruzji została zlikwidowana przez radziecką Rosję. Gdy 11. Armia Czerwona zaatakowała Gruzję, przekroczywszy Armenię i Azerbejdżan, 25 lutego jednostka 11. Armii Czerwonej pojawiła się w Tbilisi. O świcie Noe Jordania i członkowie gruzińskiego rządu opuścili Tbilisi ostatnim pociągiem. Rząd gruziński wyemigrował do Francji. Polska uznała okupację Gruzji i ciągle utrzymywała bliskie stosunki z gruzińskimi emigrantami politycznymi i wojskowymi. 46 gruzińskich kadetów zostało zapisanych do Polskiej Szkoły Wojskowej, będąc zmuszeni opuścić kraj po sowietyzacji Gruzji. Po studiach gruzińscy kadeci zostali oficerami wojskowymi i zaczęli służyć w różnych jednostkach polskiej armii. Polska była dla nich drugą ojczyzną. Od lat 20. do lat 40. brali oni udział prawie we wszystkich działaniach wojskowych Armii Polskiej. Według najpilniejszych archiwalnych aktów Ministerstwa Spraw Zagranicznych władze polskie miały bliskie stosunki z przywódcami politycznymi i wojskowymi gruzińskiej emigracji. Józef Piłsudski pilnie wspierał i finansował ruch antybolszewicki w Gruzji, aby wyzwolić ten kraj. Przedstawiciele gruzińskich emigrantów często mówili o Warszawie. Były minister spraw wewnętrznych Noe Ramiszewski
Saakaszwili, członek rządu Irakli Tsereteli i inni za pomocą władz polskich ukształtowali Centrum Narodowe, którego zadaniem było zorganizowanie powstań na terenie Związku Radzieckiego, a mianowicie na Kaukazie i Ukrainie. Związki między władzami Polski a emigrantami gruzińskimi były powszechnie obserwowane przez tajne służby radzieckie. Przedstawiciel administracji politycznej w transkaukaskim regionie, Szymon Firumow, który mieszkał w Paryżu, napisał w następujący sposób. Polska zjednoczyła emigrantów z Ukrainy i Kaukazu i jest oczywiste, że w razie ataku ona użyje ich przeciwko nam. Tymczasem one są używane do kontrszpiegowania i dezorganizacji. Ramiszwili był w Warszawie 2 razy. Kilka dni po nim przyjechał również Irakli Tsereteli. Po negocjacjach Polska i nasi emigranci osiągnęli porozumienie. W rezultacie emigranci otrzymali trochę pieniędzy – 10 tysięcy lir. Poza pieniędzmi Gruzini zyskali pełne zaufanie, a latem będą mogli uczestniczyć we wszystkich operacjach Polski. Polska zażądała, żeby emigranci z Ukrainy i Kaukazu, a także partii każdej wspólnoty zjednoczyli się. Polska również obiecała materialne wsparcie dla takich ośrodków narodowych. Noe Ramiszwili często odwiedzał Warszawę. Podczas jednego z takich spotkań Ramiszwili odwiedził Piłsudskiego i rozmawiał z nim przez 2 godziny. Tematem spotkania było zorganizowanie powstania w Gruzji. Piłsudski obiecał poparcie finansowe Gruzji i dostarczenie rebeliantom karabinów. Marszałek doradził Ramiszwilemu prowadzenie negocjacji z kilkoma polskimi oficerami i skorzystanie z nich jako instruktorów, którzy zagwarantowaliby powodzenie powstania. Poza tym oficerowie byli zatrudniani jako uczestnicy umowy prywatnej. Warto zaznaczyć, że wiele polskich oficerów i emigrantów żyło w Gruzji od XIX wieku. Tymczasem już od końca XX wieku polscy powstańcy i każda osoba narodowości polskiej byli upostaciowani jako symbole walki o niepodległość. Z tego samego powodu Polacy, a także inne narodowości były prześladowane. Ale tym razem mówimy tylko o Polakach. Nie było nic takiego, co mogło złagodzić ich warunki i pomóc im ocalić się od wielkiej zagłady. Pierwsza fala aresztowań zaczęła się w 1920 roku. Po sowietyzacji Gruzji w 1921 roku interesy polskich obywateli w całym transkaukaskim regionie były reprezentowane przez włoski konsulat w Tbilisi. Urząd Stanu Cywilnego Polski wydawał wizy i paszporty za pomocą włoskiego konsulatu w stolicy Gruzji. W 1922 roku Józef Laszkiewicz został szefem danego Urzędu Stanu Cywilnego. W październiku 1923 roku urząd został zlikwidowany przez Transkaukaski Ludowy Komisariat Spraw Zagranicznych. Józef Antonowicz Laszkiewicz. Pochodzenie polskie. Urodził się w dniu 19 marca 1872 roku. Był absolwentem Uniwersytetu Kijowskiego. Wydział Prawa. Były oficer armii carskiej. Bezpartyjny. Pełnił funkcję ludowego sędziego w Azerbejdżanie. W 1922 roku rozpoczął pracę we włoskim konsulacie w Tbilisi. Trochę później został skierowany do Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce. Mieszkał na ulicy Świętopełka Mierskiego 4 w Tbilisi. Miał żonę i 2 córki. Laszkiewicz został oskarżony na podstawie artykułu 66 części 1 Kodeksu Karnego Gruzińskiego SRR, szpiegostwa, wyszukiwania map siedziby Armii Czerwonej i dokumentacji urzędników, aby stworzyć
sieć szpiegowską i zbierać informacje na temat lotnictwa radzieckiego i Armii Czerwonej. Damok i debel sakartvelos sahemci postan. Polska miała ścisły związek z Demokratyczną Republiką Gruzji. Polski konsulat był otwarty w Gruzji, pomagał Polakom przebywającym tutaj. Konsulat został zlikwidowany w 1921 roku, wkrótce po sowietyzacji Gruzji, ale Polski Urząd Rejestru Stanu Cywilnego we włoskim konsulacie kontynuował funkcjonowanie i był zarządzany przez Józefa Laszkiewicza. Bezwzględnie na to, że w 1922 roku wymieniony urząd został zlikwidowany, Laszkiewicz kontynuował swoje działania, w tym wydawanie wiz i paszportów Polakom nielegalnie. W 1923 roku Józef Laszkiewicz został oskarżony o wspieranie Polaków przebywających w Gruzji i był aresztowany. Wkrótce po jego aresztowaniu jego żona i dwie córki były również aresztowane pod zarzutem szpiegostwa. Jego teczka jest bardzo gruba. Przypadek ten dostarcza nam informacji na temat całej szpiegowskiej sieci. Nie tylko Polacy, ale także obywatele rosyjscy są wymienieni w tej teczce, która jest przechowywana w archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji. Zgodnie z tą sprawą Laszkiewicz został skazany na śmierć, lecz wyrok nie został wykonany, ponieważ w 1926 roku był on zamieniony na polskich rewolucjonistów i Laszkiewicz wraz z rodziną wrócił do Polski. Schemat kontaktów Laszkiewicza został wykryty i ujawniony. Zostało wydanych ponad 20 nakazów aresztowania. Nowa fala wielkiej czystki pokryła ZSRR w 1937 roku. Głównym celem było oczyścić ZSRR z licznych szpiegów i terrorystów. Wielu obywateli sowieckich zostało dotkniętych tymi represjami. Sekretarz generalny komunistycznej partii, Stalin, pełnił funkcję komisarza ludowego Rosyjskiej Socjalistycznej Federatywnej Republiki Radzieckiej podczas Bitwy Warszawskiej w 1920 roku. W ten sposób przypomniał sobie haniebną klęskę Armii Czerwonej. Z tego powodu używał najsurowszych metod wobec narodu polskiego. W czerwcu 1937 roku komisarz ludowy spraw wewnętrznych ZSRR Nikołaj Jeżow ogłosił na plenum partii komunistycznej, że POW, Polska Organizacja Wojskowa, przenikała do rosyjskich tajnych służb bezpieczeństwa. W tym samym roku NKWD rozpoczęło ogólne represje wobec Polaków. 11 sierpnia Jeżow podpisał rozkaz operacyjny pod numerem 00485 o likwidacji polskich grup szpiegowskich i sabotażystów. Dana operacja była nazwana Polska Operacja. Polska Organizacja Wojskowa, POW, została założona przez Józefa Piłsudskiego w 1915 roku. W okresie 1918-1920 jej zadaniem było zbieranie informacji wywiadowczej, głównie na Ukrainie. Chociaż w 1921 roku Polska Organizacja Wojskowa była już rozwiązana, większość Polaków została aresztowana pod fałszywymi zarzutami członkostwa w POW. Wszyscy aresztowani zostali skazani na karę śmierci przez rozstrzelanie. Mnie wydaje się, że to, co именно Polacy... Myślę, że represje Polaków były zemstą Stalina przeciwko nim za ich zwycięstwo nad Wisłą w 1920 roku. I jeszcze z tego powodu, że Armia Czerwona nie mogła osiągnąć swojego ostatecznego celu, aby dostać się do Berlina i rozpowszechnić rewolucję w Europie. Nasza armia utrudniła im tę sprawę. Armia składająca się z Polaków, pochodzących z różnych regionów, odniosła zwycięstwo, bez względu na to, że była bardzo młodą armią.
To był czas, kiedy Polska była zbyt osłabiona. Warto zaznaczyć, że wtedy polska armia składała się z rekrutów, zwykłych polskich robotników i chłopów, którzy po prostu nie wierzyli hasłom bolszewików. Oni walczyli, aby bronić ojczyznę i bronili ją doskonale, co wydawało się być problemem dla nowonarodzonych władz sowieckich, bo to była jedyna porażka, którą poniosła. Naród polski był znacznie dotknięty terrorem. Ludzie następujących kategorii byli uciskani w ramach tzw. operacji polskiej. Liderzy partii, zwykli obywatele, w tym robotnicy, chłopi i wszyscy ci, którzy nie byli polskiego pochodzenia etnicznego, ale mieli relacje z aresztowanymi i rozstrzelanymi osobami. Radziecki system karny karał każdego, między innymi i kobiety, bez żadnej litości. W latach 1937-1938 tzw. trójki skazały na karę śmierci i rozstrzelano 163 kobiety w Gruzji. Wśród nich 10 polskich kobiet. Elena Konstantynowna Szot, urodzona 1902 rok. Miejsce zamieszkania: miasto Gori. Narodowość: polska. Obywatelstwo: radzieckie. Wykształcenie: średnie. Zawód: kasjerka. Jej ojciec został wysłany na wygnanie za działalność kontrrewolucyjną. Elena Szot została oskarżona na tle posiadania informacji na temat ataku terrorystycznego przeciwko przywódcy Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, Józefa Stalina. Została oskarżona na podstawie artykułu 58.10 agitacja i propaganda przeciwko władzy radzieckiej, a także artykułu 58.11 działalność kontrrewolucyjna. Według kodeksu karnego gruzińskiego SRR ostatecznym wyrokiem Elena Szot była skazana na najwyższą karę śmierci. Razem z nią była aresztowana i ścigana jej siostra Aleksandra Konstantynowna Szot. Aleksandra Szot, urodzona 1914 roku, wykształcenie średnie, narodowość polska, obywatelstwo Związek Radziecki, zawód sekretarka w szkole. Aleksandra Szot została oskarżona o działalność kontrrewolucyjną i niszczenie prywatnych zbiorów jej ojca, trockistowcy. Była skazana zgodnie z artykułem 58.10 agitacja i propaganda przeciwko władzy radzieckiej, a także artykułem 58.11 działalność kontrrewolucyjna według kodeksu karnego gruzińskiego SRR. Ostateczny wyrok 10 lat więzienia. Wielka czystka osiągnęła swój szczyt w ZSRR w 1937 roku. Było tak wiele osób aresztowanych, że sądy regionalne nie miały wystarczająco dużo czasu, aby wydawać wyroki na czas. W międzyczasie, kiedy represje były kontynuowane i problem ten miał być rozwiązany, zostały ukształtowane tzw. specjalne trójki. Była to komisja składająca się z trzech osób, mianowicie przedstawicieli NKWD, prokuratorów i partyjnych biurokratów. Trójki NKWD wydały wyroki dla aresztowania 21 600 osób w Gruzji, wśród których było 145 Polaków. Chociaż 88 Polaków skazano na najwyższą karę śmierci, pozostałych Polaków zesłano do kolonii karnych. Godny uwagi jest fakt, że 145 Polaków zostało oskarżonych o szpiegostwo na rzecz obcych wywiadów. Według dokumentów archiwalnych jest oczywiste, że było wiele formalnie działających tzw. trójek. Sprawdźmy oświadczenie, odwołując się do protokołów wydanych w dniu 31 grudnia 1937 roku. Według protokołów trójki NKWD wydały wyroki na
500 osób. Jeżeli uważamy, że to trwało 2-3 minuty, aby wydać wyrok jednej osobie, wtedy jest oczywiste, że zajęłoby to około 24-26 godzin, aby wydać wyrok na nich wszystkich. I w rezultacie to wszystko jest dalekie od prawdy. Faktycznie, wyroki dla tych osób były już wcześniej przygotowywane przed przesłuchaniem, już wcześniej przygotowywane przed przesłuchaniem ich spraw i tylko były przekazywane do tzw. trójek NKWD. Dziesiątki polskich przedstawicieli kultury zostało dotkniętych okropnym terrorem w czasie Wielkiej Czystki w Gruzji. Henryk Teodorowicz Hryniewski urodził się w mieście Kutaisi 1869 rok. Status społeczny – były szlachcic. Narodowość – Polak. Obywatelstwo – gruzińskie. SSR. Bezpartyjny. Nieoskarżony. Zawód – profesor Akademii Sztuk Pięknych w Tbilisi. Był oskarżony o szpiegostwo i bycie agentem wywiadów obcych w ciągu 20 lat. To on przeciągnął agentów na swoją stronę. Henryk Hryniewski był jednym z założycieli Akademii Sztuk w Tbilisi. W latach 1922 i 1937 był profesorem Akademii. Stworzył ikonostas dla kościoła Kaszweti imieniem Świętego Jerzego i był współautorem projektu Gruzińskiego Banku Biura Szlachty, obecnie Biblioteka Narodowa Parlamentarna Gruzji. Hryniewski był pierwszym, który opracował ilustrację dzieł Illi Czavchavadzego, słynnego pisarza gruzińskiego. Jego włoska żona, Maria Perini, była jednym z założycieli pierwszej szkoły baletu w Tbilisi. Wychowała wielu znanych artystów, m.in. Wachtanga Czabukiani, Ilię Gwaramadze, Nino Ramiszwili i innych. Maria Perini została wygnana z ZSRR o jeden dzień wcześniej, po aresztowaniu jej męża. Mieszkanie i warsztat Hryniewskiego, gdzie trzymał swoje bogate zbiory i dziedzictwa sztuki, były w większości zniszczone podczas przeszukiwań NKWD. Kiedy przyszedłem do Akademii Sztuk w 1939 roku, Hryniewski był już aresztowany 2 lub 3 lata wcześniej, ale zawsze był dobrze wspominany w Akademii. Mimo że został dotknięty Wielką Czystką i nadszedł czas, że to było bardzo niebezpieczne powiedzieć coś dobrego o takich ludziach, kadra i kierownictwo Akademii zawsze przypominała okres jego pracy w Akademii w sposób przyzwoity. Nie było żadnych upokarzających etykiet stosowanych przeciwko niemu. Wszystkie rzeczywistości tej sprawy można bardzo łatwo wyjaśnić na podstawie informacji uzyskanych od jego studentów, którzy charakteryzowali go jako bardzo miłą osobę i dobrego profesjonalistę. Bez wątpienia to aresztowanie było integralną częścią Wielkiej Czystki. Co mogło być przyczyną jego aresztowania? Z mojego skromnego punktu widzenia, jego polskie pochodzenie i włoska żona były bardzo ważnymi powodami jego aresztowania i wszczęcia wszelkich postępowań karnych przeciwko niemu. Henryk Hryniewski został aresztowany 15 grudnia 1937 roku. 68-letni malarz był rzucony do ciemnicy tbiliskiego więzienia. 3 marca 1939 roku został oskarżony, skazany na karę śmierci i rozstrzelany. Wyrok był wykonany 4 marca tego samego roku. Więźniowie byli rozstrzeliwani nie tylko w wewnętrznym więzieniu, ale jeszcze i poza miastem, w specjalnie przygotowanych dla takich celów miejscach. Więźniów zwykle wywodzono w nocy. Poza tym byli oni umieszczani do specjalnie przygotowanych samochodów i potem zabijani. Przedwcześnie były szykowane głębokie jamy, gdzie rozstrzeliwanych zasypowano cienką warstwą ziemi, czasami wapnem i wodą. Po kilku latach okazało się, że na jednym z bankietów Henryk Hryniewski wypowiedział toast na rzecz swojej ojczyzny, Polski. O tym fakcie już były powiadomione służby bezpieczeństwa i jest oczywistym, że to był prawdziwy powód jego aresztowania. Dla nas ważna sudźba każdego Polaka. Dla nas
Los każdego Polaka jest bardzo ważnym. Polska po odzyskaniu niepodległości wzięła na siebie obowiązek zdobycia i ujawnienia takiego rodzaju informacji, ponieważ obywatele chcą znać losy swoich bliskich, sąsiadów, przyjaciół, znajomych. Wielu ludzi, którzy mieli polskie pochodzenie i pozostali w ZSRR po jego utworzeniu na stałe, byli ogólnie represjonowani. W całości, za czasów represji, zginęło około miliona Polaków. Wielu z nich deportowano, a pozostali umarli z głodu albo trafili do więzienia. Niektórzy ludzie przeżyli te czasy, ale nie byli w stanie zdobyć wyższego wykształcenia. Dla nas jest ważna każda osoba. Chcemy znać jego los, imię, nazwisko i datę śmierci. Tymczasem dla nas jest nie mniej ważne, w jakich okolicznościach doszło do śmierci i gdzie jest pochowany każdy stracony człowiek, żeby każdemu z nich zrobić pomnik z nazwą, a nie czcić naszych zaginionych Polaków jako ofiary komunizmu ogólnie. Mianowicie dlatego budujemy cmentarz, gdzie są pochowani nasi oficerowie w Katyniu, w Rosji, na Syberii czy w Kazachstanie. Tam, gdzie się znajduje takie cmentarze, przyjeżdżają całe rodziny, żeby odnaleźć mogiłę, położyć krzyżyk i zapalić świeczki. Dla nas to szczególnie ważne. Na przykład w Polsce istnieje specjalna instytucja, Instytut Pamięci Narodowej, która zajmuje się poszukiwaniem losów tych ludzi i prowadzi działalność edukacyjną w wymienionej dziedzinie. Ja jestem bardzo zadowolona, że znalazły się dokumenty odnoszące się do Polaków w Gruzji. Tym bardziej teraz, w różnych krajach, i na Ukrainie, i w Rosji, są dokumenty, które opowiadają o 1937 roku, o polskich ofiarach represji, którzy byli represjonowani w tym samym czasie we wszystkich republikach Związku Radzieckiego na podstawie polskiego pochodzenia. To były represje tylko i wyłącznie na tle etnicznym, a nie klasowym. Dane represje dotknęły również i wykształconych osób, którzy zajmowali kluczowe stanowiska, jak Henry Kryniewski, i zwykłych ludzi bez wykształcenia, którzy przyjeżdżali tam pracować jako rzemieślnicy albo trafili dotąd jako żołnierze po wojnie. Dla nas jest bardzo ważnym, by ich wszystkich odnaleźć. I z tego powodu chcemy pokazać te dokumenty wszystkim, także tutaj, w Polsce.